Dzień dobry, Kulturalna L. Anna Luboń. David Hockney i Martin Gayford nie po raz pierwszy wydają książkę, ale o tej napisali na okładce, że jest dla dzieci. Historia obrazów dla dzieci. I to w ogóle nie jest prawda, bo ona wcale nie jest tylko dla dzieci, jest dla nas wszystkich. Dla dorosłych może nawet bardziej, bo dzięki niej możemy nadrobić pewne rzeczy, o których nie wiedzieliśmy. David Hockney to jeden z najwybitniejszych żyjących malarzy świata. Martin Gayford to krytyk sztuki. W swoich poprzednich książkach zawsze toczyli rozmowy o sztuce. Tak jest i tym razem. Tyle, że opowiadają w sposób prosty, zabawny o rzeczach, które dotyczą zarówno renesansu, starożytności, wszystkich ważnych epok w malarstwie, a potem przechodzą do tego, co jest dziś obrazem. Filmu, fotografii, ale też rzeczy robionych przez telefony komórkowe i tablety. David Hockney, który w zeszłym roku hucznie obchodził 80. urodziny i z tej okazji w najważniejszych galeriach europejskich odbyły się jego bardzo oblegane wystawy, również lubi nowoczesne technologie i media. Na tej wystawie można było zobaczyć sztukę, którą uprawia za pomocą tabletu, oprócz oczywiście jego wielkich, słynnych płócien. David Hockney, Martin Gayford, Historia obrazów dla dzieci. To jest w tej chwili moja ulubiona książka, ja ją cały czas przeglądam i myślę w ogóle, że ona jest niezłym prezentem na gwiazdkę i na zawsze. Ilustracje Rose Blake, wielbicielka malarstwa Davida Hockneya, nie jedyna. W pierwszych minutach pierwszego odcinka bohater ratuje pociąg pełen pasażerów przed samobójczym atakiem terrorystki. A potem jest jeszcze mocniej. Trudno uwierzyć. Bodyguard, serial dostępny teraz na Netflixie, wyprodukowany przez BBC, jest jednym z najbardziej w tej chwili oglądanych seriali, także w Polsce. W Anglii to jest w ogóle totalny hit. Opowiada o policjancie, który zajmuje się ochroną specjalnych osób w państwie, czyli polityków, VIP-ów, najwyżej postawionych osób, no ale zapomniał im powiedzieć, że cierpi na stres pourazowy po powrocie z wojny w Wietnamie. Jest weteranem, troszkę ponad 30-letnim, bardzo przystojnym. Rzecz dzieje się współcześnie, w dzisiejszych czasach w Londynie. I Londyn jest wspaniałym też bohaterem tego serialu, bo czuć zagrożenie, które narasta, podnoszone stopnie niebezpieczeństwa. Historia jest o tyle ciekawsza, że dzieje się w najwyższych kręgach politycznych Wielkiej Brytanii. On szybko staje się szefem ochrony minister spraw wewnętrznych, odpowiedzialnej najbardziej za walkę z antyterroryzmem, czyli weteran wojny, który znowu trafia na front. Tyle, że front polityczny, trochę jakby połączyć House of Cards, Homeland i jeszcze nakręcić to w Londynie. Bodyguard na Netflixie, totalnie do obejrzenia, ciągiem 6 odcinków bardzo mocnej i dobrej, świetnej dramaturgicznie sensacji. Przed wojną Jakub Szapiro był królem, najbardziej znanym, kochanym i nienawidzonym bokserem w mieście, Żydem, bogaczem, lanserem. Miał wielką władzę nad ludźmi i robił, co chciał. Zapłacił za to wysoką cenę. O tym opowiada Król, powieść Szczepana Twardocha, dla mnie jedna z lepszych we współczesnej literaturze polskiej. Zupełnie nieoczekiwanie ukazał się ciąg dalszy losów Jakuba Szapiro, Królestwo, chociaż wcale nie jest to ciąg dalszy, jeśli chodzi o kontynuację. Szczepan Twardoch wraca do zdarzeń, których nie opisał w poprzedniej książce. Teraz jesteśmy w Warszawie po upadku Powstania Warszawskiego, w mieście, którego nie ma, w mieście spalonym, martwym. W jego ruinach ukrywa się Rywka, zawsze zakochana w Jakubie, on, którego ona dźwiga niemal na swoich barkach. W powieściach Szczepana Twardocha najbardziej lubię to, że nie wiadomo do końca, kim jest narrator. Może jest duchem, może demonem, może Panem Bogiem, a może kimś, kto dawno umarł i wie, jak kończą się wszystkie te historie. Szczepan Twardoch chyba jest tym razem jeszcze bardziej bezlitosny dla swoich bohaterów i dla swoich czytelników. Troszkę ta powieść jest bardziej minimalistyczna niż jego poprzednie, nie ma tutaj tak dużo tych efektownych, narracyjnych zabiegów. Chociaż pozostaje on wierny swojej teorii, idei, która mi się bardzo podoba, jest mi bardzo bliska, że wszystko dzieje się naraz i teraz. To, co było wtedy, to, co jest teraz, to, co będzie.
Wszystko zostało już określone. Szczepan Twardoch, Królestwo, bardzo warto.